Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Shadow of the Tomb Raider, odcinek drugi. Zapraszam bardzo serdecznie. Znam tę sylwetkę. To Ishel, bogini pełni księżyca. O, a to Shakshel, księżyc w Nowiu. Jest tu jakiś napis. Shakshel, klucz znajduje się poza zasięgiem jej wzroku. Klucz? To tutaj. To tam. Gdzie musi być tam na dole. Świetnie. No dobrze. Muszę pójść na dół. Tu skrzyneczka. Ciach. Proszę. Zbieramy wszystko jak leci. Dobra, to powinno zadziałać. Oj, oj. W porządku. Dobrze, nie ten guziczek. Został jak najszybciej zabezpieczony. Kiedy przyjedzie doktor Dominguez, wchodzimy wszyscy razem. No dobra. Nowa umiejętność, opuszczanie i ciąganie się na linię. O, nie spadnij, Lara. Chyba nie był dobry pomysł. Dobra, idzie teraz dalej. Tam. Nie tam. No wprost. Ale nie z miejsca. No dobrze. Nic nie było? Ja tutaj zawsze jakieś różne ciekawostki zauważam. Super. Poradzę sobie. Posąg patrzy na tę jaskinię. Wow. Dobra, gdzie teraz? Fajnie, że posąg patrzy na tę jaskinię. Przecież nie skoczę tam. Ani tam. A, dobra. To wprowadza dosyć ciekawą... No właśnie. To tutaj. Dobrze, ten posąg patrzy na tę jaskinię. Świetnie. Johna, wchodzę do jaskini. Możemy stracić łączność. Przyjąłem. Będę miał tu oko na trójce. Brązowe kapeluszki grzybków o grubym trzonku, używane w mieszance wytrzymałości.
No super. Ta jaskinia wygląda, jakby większość czasu stała w niej woda. Wyżłobienia na tym majańskim monolicie są zbyt wytarte, żeby można było coś odczytać. No dobra. A jeszcze zanim pójdziemy dalej, upewnijmy się, że nic nie zostało. Mamy pierwszy punkt umiejętności, także jest nieźle. W porządku. O, pułapka. Wszystkie pułapki są teraz takie bardzo mocno widoczne. A co to? Gwizdek śmierci. A, szczury. O, skubańce. Co to za miejsce? Tu mamy drążek, tu mamy grzybki. Świetnie. Weźmiemy grzybki. Zwiedzimy sobie tutaj dalej. Tu też są grzybki. Tam można popłynąć w dół. Nie? Prawie na 100%. Tam trzeba by się dostać na górę. To się nie da. Cele. No cele. Ktoś tu pewnie umarł w tych celach. Super. Jakieś dodatkowe jeszcze. Co do na kijku? Po co jest ten drążek tam? I jak tam wejść na górę? Weź. Tu jeszcze jest wejście, w którym nie byliśmy. O. A. Dobra, okej. Teraz będziemy pływać, ale tu jest jeszcze po lewej stronie i tu po prawej stronie jest strasznie dużo tych korytarzy. Tu jest korytarz.
Hej, ryba. Płynie, Lara, płynie. A, dobra, okej. Wow. Jej. Masz radę, dziewczynko. Muszę znaleźć świątynię, której szuka Dominguez. Mało co się nie topiłaś. Wyluzuj. Szczęście wymaga noża wzmocnionego. Będziemy tu musieli na pewno jeszcze wrócić. Także może również uda nam się wrócić do tego wcześniejszego tam miejsca, gdzie nie miałem za bardzo pomysłu, jak wejść na górę. Wow. Piramida Majów. Johna, udało mi się. Jestem w podziemnej świątyni. Dobra. Dobra. Jakieś przeciwwagi? Nie jest dobrze. No nie jest. Sara, trójca przebija się ładunkami do środka. Czuję. To wywołuje wstrząsy. Mamy tu piramidę. Zamierzam wejść na jej szczyt. Dobra, tu jest rozwalony dzwonek. Okej. Ten wrócił do swojego na swoje miejsce. A. Lara, jak leci? Dobrze. Mam tu kilka platform, dzięki którym mogłabym dotrzeć na górę. Szukam czegoś, żeby je dociążyć. Coś przerywa. Widzę jakiś ruch. Podejdę bliżej. Dobra, skrzynka z surowcami. Jest wózek. Tam można rozwalić ten, ale zaraz to zrobimy. Najpierw spojrzymy sobie. Wózek można popchnąć. Dobra. Good.
Nie? A jak ja tam teraz wskoczę? A, stąd. Okej. Okay. Nie. Chodź z powrotem. Wow. Te dzwony w środku. Te dzwony w środku dzwonią, jak się wskakuje. A to jest dosyć niepokojące. Niepokojący dźwięk. No dobra, chyba tam, nie? Zostawiłem. Mamy dostać tam. Okej. Platforma z dzwonem zablokowana. Dobra, to jest zepsute. Tu mamy jakąś konstrukcję, która wygląda na to, że nie działa. Połączoną liną z tym. Z tym elementem. A tu mamy wózek, który możemy popchnąć. Ciach. Teraz. Chyba zrobiłem głupotę. Aha. Teraz. Proszę, jaki pomysłowy Dobromir. A może jeszcze. O to, tą stronę. O. Pomysł
słowa Lara. Teraz pytanie. Na tą platformę? Znaczy na ten dzwon, czy na ten drugi dzwon? Na ten. Johna? Tak, jestem. Johna, tu jest jakieś malowidło. Widać na nim skrzynię. Napis mówi: srebrna skrzynia Ischel. To ona musi być w ukrytym mieście. To jest majański mit. Wynika z niego, że skrzynia przywoła boga Kukulkana. Bóg stworzenia. To właśnie o to chodzi, Trójcy. Jest tego więcej. To wygląda jak seria kataklizmów. Tsunami, burza. Ciągle widzi burza. Trzęsienie ziemi. Erupcja wulkanu. Ładny mi Bóg stworzenia. No właśnie, ładny mi Bóg stworzenia. Wulkan jest bogiem stworzenia i zniszczenia. To wygląda jak gwiazdozbiór Hydry. Tyle tylko, że gwiazdy ułożone są jakoś inaczej. Bo jest zepsute. Trzeba pokręcić. No super. Johna, znalazłam sztylet. Jest na nim jakaś inskrypcja. Klucz do serca i szczel otwiera oczyszczenie. To nie może trafić w ręce Trójcy. Nie może. Musimy to zabrać. Cholera. Lara, w twoją stronę idą strażnicy Trójcy. I oczywiście zawali się cała jaskinia. Dokładnie tak. Zepsułaś jaskinię. Szlak! Johna, właź wyżej! O nie, zabrałaś go, prawda? Szybciej! Są już w drodze. To. Doktor Dominguez i zaraz. To na to, że znaleźliśmy to, czego szukamy. Wspaniale. W takim razie to początek oblężenia. Tak, właśnie dlatego wysłaliśmy posiłki. Tak, słyszałem, dobra? Dominguez przyjdzie dziś w nocy, rozumiem. Mówię ci tylko, że deszcz zaleje. A myślisz, że co ja kurwa robię? Sprawdzam właśnie pompę do wody. Dobra, dopilnujmy, żeby wszystko było tu dopięte na ostatni guzik. No dobra. No wiesz, tyle to ukazał się bardzo przydatny. Odpowiadaj! Skończyłeś już. A nowy sztylet przetestujemy sobie w następnym odcinku.
Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Dobry moment, żeby... Trzymajcie się. Hej, hej.